I jak to mówią, w ostatniej chwili się udało. W ostatniej chwili udało mi się dodzwonić do Rafała. Cześć Rafale. Hej. A ty wiesz, dzwoniłam do ciebie już od wczesnych godzin porannych. Tak. Tak, zauważyłeś to po telefonie przypuszczalnie. Przypuszczalnie, tak. Okej. Powiedz, o której się obudziłeś? Nie pamiętam, koło 8. Aha, koło 8. To słuchaj, zdecydowanie 3,5 godziny za późno. Jak to? Tak, chcę ci powiedzieć, przy stajniaczku, i to był cytat, nie to, że od siebie tak mówię, bo ja nie wiem. Jasne. Przy stajniaczku chcę ci powiedzieć, że twój mobilek to od 4:30 jest na nogach i wstań i do niej pisz już, bo ona bardzo tęskni i źle jej się jedzie, jako nie dostaje od ciebie SMS-ów. Tak? Dobrze, tak. Poprawię to. To teraz już ci się sprawa wyjaśniła, już wiesz, po co dzwonię. Aha. No dobrze, to słuchaj, to się niespodziewane jest. To ty jesteś w domu, tak, Rafał? Mhm, tak. A twój mobilek jest kobietą, bo tak rozumiem, tak? Mhm. I mobil i taką dużą ciężarówką jeździ? Czy taką dużą? No nie wiem, gdzie ona jest teraz, czym ona jeździ, gdzie ona pojechała, bo ja, tak jak mówią mobilek, to jak od razu myślę, że ona jeździ takim wielkim tirem. Nie, no nie takim wielkim, raczej to autodostawcę. Aha, ale to i tak duże. No to, no nie, za małe. No to dumny powinieneś być dla swojej kobiety. Jestem dumny. Super, to jak już twoja kobieta wróci z tych tras i będziecie mieli chwilę dla siebie, to Radio Parada ma dla was prezent. To jest podwójne zaproszenie do klubu muzycznego Pewex. No świetnie. No, bawcie się dobrze. A widzisz, wystarczy czasami do rana tylko telefon odebrać, się takie rzeczy dzieją. Jej, no żebym był przygotowany, to bym odebrał. Słuchaj, to teraz bądź przygotowany, jeszcze złóż życzenia jakieś swojej ukochanej, albo takie pozdrowienia, wiesz, żeby jej się lepiej jechało. Żeby jej się lepiej jechało. No. Jej się chyba zawsze dobrze jeździ. Ach tak. Ale na pewno szerokości i prostej drogi, żeby jak najszybciej do mnie przyjechała. A czy kogoś jeszcze masz do pozdrowienia? Bo to od razu, wiesz, też możemy załatwić. Tak, chciałbym pozdrowić mamusię, chociaż pewnie nie słucha, ale bardzo ją pozdrawiam, bardzo ją kocham. Siostrę i siostrzeńca. No, i już. I to chyba tak. To chyba na tyle. Rafał, dzięki ci wielkie, było bardzo miło. Ty się nie rozłączę, ja ci wszystko opowiem, co, gdzie to zaproszenie odebrać, to wiesz, na tę imprezę. Dobrze. No i już, życzę ci super miłego dnia.